Trener Zbigniew Raubo po walce Tomasza Jabłońskiego. Walka przegrana, ale w tej walce paradoksalnie było mało walki. Było mało walki i czy tak do końca przegrana, mógłbym się kłócić z wieloma ludźmi, bo sędzia zrobił robotę. No ale trudno, może ja się nie znam. I walka tu przeszła do historii. Jest srebrny medal Tomka, jest srebrny medal Igora. Jestem mega szczęśliwy i totalnie zły, bo byłem tak blisko, a to się gdzieś oddaliło. No ale znając życie, ja dogonię. To już jest mój, z kadetami, z juniorami, to jest mój piąty finał. Igora byłby szósty i muszę się czekać do siódmego razu. Pachniało ostrzeżeniem w tej walce dla Rosjanina. Nie, no tam pachniało kilkoma ostrzeżeniami, ale sędzia był tendencyjny i tak się stało. W moim odczuciu przegrał Tomek pierwszą rundę, drugą mógł wygrać, trzecią wygrał na pewno, u sędziów wszystkie trzy przegrał. Widocznie wyszedł po to, żeby przegrać. Ja nie dyskutuję z sędziami, nie oceniam. No tak widzieli sędziowie, szkoda. A Tomek był bardzo rozluźniony przed tą walką. Całe napięcie zeszło. Poniekąd jest happy end, no bo jest srebro, ale podejrzewam, że i trener, i Tomek w dużym niedosycie będziecie wracać do Polski. No, wie pan, zawsze jest tak, że z początku, gdyby, jak mówiliśmy, bo mówiłem, że jadę tu po medale, no to wiadomo rzecz, że większość ludzi się ze mnie śmiała, nie? Dzisiaj jest wielki niedosyt, że nie wracamy ze złotem, bo to by było takie ukoronowanie tej pracy Tomka, bo ja to jeszcze mam dużo czasu, jeszcze wiele zdobędę, ale Tomek zapracował sobie na te złoto, no szkoda, że nie wyszło. Dziękujemy, Coronation leci, tak?